Chciałbym w istniejącej liście wstawić nowe, puste wiersze pomiędzy każdym wierszem, tak aby lista ta znajdująca się po lewej wyglądała tak jak ta znajdująca się po prawej stronie. W części 136 robiłem to samo, korzystając z mechanizmu przejść do specjalnie. W tej części nagram proste makro, które będzie robiło to samo. Ustawię kursor w pierwszej komórce, w tej, przed którą ma zostać wstawiony pusty wiersz. Teraz przechodzę do karty widok i w karcie widok rozwijam przycisk makra. Wybieram polecenie zarejestruj makro. Pojawi się okienko, w którym muszę wprowadzić nazwę makra. Niech to będzie wstaw puste. W nazwach makr nie może być spacji ani myślników, więc napisałem tę nazwę robiąc zbitkę. I żeby to wstawianie wierszy działało sprawnie, to w tym przypadku powinienem dodać jakiś skrót, abym mógł uruchamiać to makro z klawiatury. Więc niech to będzie, powiedzmy, duże B, czyli Shift B. To makro może zostać zapisane albo w tym skoroszycie, wówczas będzie dostępne tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli ten plik będzie otwarty, albo może ono zostać zapisane w nowym skoroszycie, albo w skoroszycie makro osobistych. To jest taki specjalny skoroszyt, który jest otwierany za każdym razem przy uruchamianiu Excela, on jest ukryty, więc to makro będzie wówczas dostępne dla wszystkich otwieranych plików. Jeżeli tę czynność będziesz wykonywał często, to możesz zapisać to makro właśnie w skoroszycie makro osobistych. Klikam przycisk OK. Od tej chwili Excel nagrywa wszystkie czynności, które będę wykonywał. Ja chcę nagrać bardzo prostą sekwencję czynności. Pierwsza czynność to będzie wstawienie nowego pustego wiersza, a druga czynność to przesunięcie się o dwie komórki w dół. Za chwilę zobaczysz, dlaczego tak. Więc jeszcze jedna ważna rzecz. Excel musi sobie to zarejestrować, te moje ruchy, na zasadzie odwołań względnych, czyli nie zapisywać na sztywno adresów, że kliknąłem w komórce B3, a później przesunąłem się do komórki B5, tylko on powinien to sobie nagrać dla aktywnej komórki, a następnie odniesienie przesunięcia o dwie pozycje w dół. I żeby Excel tak właśnie nagrywał, to należy rozwinąć przycisk makra i zaznaczyć polecenie, kliknąć polecenie użyj odwołań względnych. Kliknąłem to polecenie. Spójrz, jeżeli jeszcze raz rozwinę ten przycisk, to przy tym poleceniu jest taka malutka ramka, to będzie słabo widać na wideo, ale jest, czyli te odwołania względne są teraz włączone. Więc klikam na tej aktywnej komórce prawym przyciskiem myszki i wybieram polecenie wstaw. Zaznaczę opcję cały wiersz, aby Excel wstawił cały nowy pusty wiersz. Klikam OK. Teraz kliknę dwa razy strzałkę w dół, aby Excel przesunął się o dwie pozycje w dół. I to tyle. Zastopuję rejestrowanie tego makra. Mogę ponownie w karcie widok rozwinąć przycisk makra i tym razem wybieram opcję zatrzymaj rejestrowanie. To makro króciutkie zostało zarejestrowane. Jak widzisz, nie wymagało żadnej specjalnej wiedzy. I teraz jak je przetestować? Ustawiam się na kolejnej komórce, przed którą ma zostać wstawiony pusty wiersz i kliknę Ctrl-Shift-P. Jak widzisz, nowy wiersz został wstawiony i Excel przesunął się o dwie komórki w dół, czyli ustawił się na miejscu, w którym mogę znowu uruchomić to makro, więc znowu kliknę Ctrl-Shift-P. I tak mogę klikać Ctrl-Shift-P, 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 albo żeby to przyspieszyć, to oczywiście mogę ten skrót Ctrl-Shift-P przytrzymać. Spróbujmy, Ctrl-Shift-P przytrzymuje. Jak widzisz, nie działa to bardzo szybko, jeżeli miałbyś to zrobić dla kilkudziesięciu tysięcy pozycji, to prawdopodobnie musiałbyś poświęcić kilkadziesiąt sekund, ale gra jest warta świeczki, bo wstawianie ręczne tych pustych wierszy zajęłoby ci ogrom czasu. Jak widać, nowe wiersze zostały wstawione, więc wystarczy nagrać takie proste makro, przypisać temu makru skrót, a potem ten skrót przytrzymać i Excel będzie powielał te czynności.